Siemanko, siemanko, dostaliśmy kolejną świetną ewolucję dla napastników. Nazywa się Magiczne Wieczory i kosztuje 50 tysięcy monet lub 800 FIFA pointsów. Ulepszyć możemy tutaj karty między 75 a 83 overalla. Oczywiście musi być to napastnik i musi być to również rzadka karta, czyli nie żadna karta specjalna, ani też żadna inna ewoluowana wcześniej karta. Jeżeli chodzi o sam upgrade, to tutaj rośnie nam tempo, strzelanie, podania i fizyczność oraz na sam koniec dostajemy styl gry zagrania z fałsza oraz nową rolę na boisku, czyli lis pola karnego z plusem. Do rozegrania mamy 10 spotkań, aby ukończyć całość i jak zwykle znalazłem kilka ciekawych kart, które najlepiej pasują właśnie do tej ewolucji. Także zapraszam do oglądania, tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, u7buy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod CLIP, aby uzyskać dodatkowe 6% zniżki. Link w opisie. Naszą listę zaczynamy od Markusa Rashforda. Moim zdaniem jedną z najlepszych kart, jaką można tutaj przeznaczyć. 89 tempa, 88 strzelania, 82 dribbling, co prawda. No tutaj jedyny właśnie minus tej ewolucji, że dribbling niestety nie rośnie w ogóle. Gwiazdki 5x3 i oczywiście mocny strzał, który ma już na swojej złotej karcie. Markus Rashford przez tą ewolucję podrożał kilkukrotnie na rynku, także jego cena poszybowała w górę, ale tylko dlatego, że idealnie tutaj pasuje. No i ta karta jest po prostu bardzo, bardzo dobra w grze. Mimo tego, że dostał downgrade tej edycji na 81 z 85, to i tak ta karta jest naprawdę bardzo, bardzo dobra po tej ewolucji i tym upgrade'zie strzelania. Naprawdę będzie robiła niesamowitą robotę, także naprawdę polecam, jeżeli macie w swoim składzie, opłaca się Rashforda robić w pierwszej kolejności. Angel Correa, zawodnik z Atletico Madryt, również idealnie wpasowuje się w tą ewolucję. Dostaje mały upgrade do tempa, ma już 89 tempa, 88 strzelania, 86 dribbling, co jest jego dużym atutem, bo akurat ten dribbling, tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj w ewolucji nie rośnie, a on ma naprawdę na bazowej karcie naprawdę dobry ten dribbling. 4x4 jeśli chodzi o gwiazdki, bardzo dobre linki z Atletico, tak więc jeżeli wam pasuje do składu Angel Correa, to również warto się zastanowić właśnie nad tą kartą. Gabriel Jesus oczywiście też tutaj świetnie pasuje, zresztą było go widać już na stronie głównej, gdy opowiadają właśnie o tej ewolucji. 88 tempa po upgrade'zie, 85 strzelania i 88 dribbling, 80 fizyczność. Gwiazdki co prawda tylko 4x3, ale tak naprawdę ja grając jego złotą kartą nie czułem aż takiej wielkiej różnicy między właśnie tym, czy strzelał z prawej, czy z lewej nogi. Także naprawdę świetna karta, świetne linki, bo z Premier League, z Arsenalu i do tego Brazylijczyk, także na pewno będzie łatwo go wpasować do niejednego składu. Daniel Malen również idealnie tutaj pasuje, co prawda tempo mu nie rośnie, ale za to strzelanie na 86 i dribbling miał już 85 na swojej złotej karcie, tak więc całkiem fajnie wygląda ten Malen. Do tego kilka pozycji może obskoczyć na boisku, gwiazdki 4x4 i do tego unikalna sylwetka, co też warto wspomnieć, przez co jego dribbling jest troszeczkę lepszy niż każdej innej karty, która nie ma właśnie tej unikalnej sylwetki. Naprawdę Malen, jeżeli wam pasuje do składu, jeżeli gracie Bundesligą bądź zawodnikami z BVB, to ten zawodnik powinien się znaleźć na waszej w liście życzeń. Kolejny zawodnik z Premier League, czyli Cody Gakpo, który również świetnie pasuje do tej ewolucji. Rośnie mu tempo, strzelanie, dribbling ma na 83, fizyczność 79, dosyć wysoki zawodnik, gwiazdki 4x4, Liverpool, także też dosyć łatwo będzie go połączyć. Holandia również nie jest złym narodem do połączeń. Może grać jako napastnik czy na lewym skrzydle, tak więc dwie opcje do wyboru. Naprawdę świetnie wygląda po tej ewolucji. Przenieśmy się do Francji. Mamy tutaj Kolomuaniego, któremu tempo akurat nie rośnie po tej ewolucji, ale strzelanie już na 85, 81 dribbling, 71 fizyczność, gwiazdki 4x4. Kto grał jego złotą kartą na starcie gry, wie jak dobra jest ta karta. Po tej ewolucji będzie miał jeszcze lepsze strzelanie, no i oczywiście ta rola dodatkowa na boisku powinna mu pomóc w lepszym ustawianiu się przede wszystkim w polu karnym. Także jeżeli macie jak go zlinkować, jest Francuzem, także też nie powinno być z tym problemu, to warto przemyśleć właśnie tą opcję. Przenieśmy się do Włoch, mamy tutaj gracza z Atalanty, czyli Lukmana, który również świetnie wchodzi w tą ewolucję. 89 tempa, 86 strzelania i 86 dribblingu, gwiazdki 4x4. Co prawda może grać tylko i wyłącznie jako napastnik, ale ta karta po tym upgrade'zie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę te ostatnie SBC, jakie wychodzą właśnie z ligi włoskiej, myślę, że z połączeniem też nie powinno być aż takich problemów. Musimy też zahaczyć o Niemcy, bo Serge Gnabry również bardzo fajnie wygląda po tej ewolucji. Po upgrade'zie ma już
85 tempa, 88 strzelania, 84 dribbling, gwiazdki 4x4 i kilka pozycji, na których może grać. Naprawdę fajnie wygląda, jeżeli pasuje wam do składu Bayernu, bądź gracie kilkoma zawodnikami z Niemiec i macie jak go połączyć, to również czy to na skrzydełku, czy jako napastnik, będzie się świetnie sprawował. Melchi Dumourney również tutaj świetnie wygląda po tej ewolucji. Zobaczcie na te statystyki. 92 tempa, 88 strzelania, 80 podań i 85 dribbling. Minusem mogą być gwiazdki 4x3, ale może grać również w środku pomocy. Z takim tempem, z takim strzelaniem, defensywa wiadomo, nie jest może najwyższa, ale jako taka atakująca pomocniczka, no myślę, że będzie robiła robotę właśnie w środku pola. I jeszcze jedną kobietę musimy tutaj oczywiście dołączyć do tej listy, czyli panią Ajibade, która niedawno dostała właśnie zawodniczkę miesiąca z Ligi F, czyli z Ligi Hiszpańskiej, tej kobiecej, ale tutaj jeżeli na przykład nie macie karty, żeby ją zrobić z SBC, to również możecie zrobić ją w tej ewolucji. Tutaj ma 91 tempa, 88 strzelania, 84 dribbling, gwiazdki 4x4, może grać jako napastniczka, bo ta karta z SBC niestety na napadzie nie ma tej pozycji, tutaj może grać jako napastniczka i naprawdę z tymi statystykami może robić niezłą robotę. Leandro Trossard, kolejny zawodnik z Arsenalu, zaraz po Jezusie, tutaj również świetnie pasuje do tej ewolucji, 87 tempa, 86 strzelania, 85 dribbling i gwiazdki 4x5, także tutaj pod tym względem naprawdę Trossard wygląda bardzo, bardzo dobrze, kilka również pozycji do wyboru, jak lewo skrzydłowy czy napastnik, tak więc jest kilka opcji, naprawdę świetnie wygląda po tym upgrade'zie. No i na koniec Jonathan David, który również po upgrade'zie wygląda całkiem nieźle, 87 tempa, 86 strzelania, 78 dribbling co prawda, ale gwiazdki za to 3x5, także 5 gwiazdek słabszej nogi u każdego napastnika, to jest po prostu cudo, także tutaj David również może się spisywać całkiem nieźle, troszkę cięższy będzie do połączenia, bo wiadomo, Kanadyjczyk z Ligę, z Lille akurat, czyli niezbyt popularnego klubu, jeśli chodzi o ilość kart na rynku, ale naprawdę, jeżeli wam pasuje do składu, to również warto wziąć go pod uwagę. I to już ostatnia karta na liście, czekamy oczywiście na kolejne ewolucje, najlepiej jakieś darmowe, a na dziś to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!